Kiedyś słyszałaś, że lepiej kupić droższy makaron, czy lepiej kupić droższy produkt niż tańszy, no bo kupując droższe rzeczy, dajesz swojemu umysłowi znać, że stać cię na to. I okej, jest to rozwiązanie, tylko to wszystko zależy od tego, co się kryje pod naszym stać mnie na to. Czy nasze stać mnie na to oznacza kupuję, bo boję się, że mnie na to nie stać i że będzie jeszcze gorzej? Czy pod tym naszym stać mnie na to kryje się, no mam pieniądze, mogę nimi rozrzucać na prawo i na lewo, więc kupuję droższe rzeczy. Także tutaj kij ma dwa końce, jak zresztą w każdej, w każdym innym przykładzie. To nie jest takie łatwe, żeby odnaleźć swoje motywy postępowania. Bo na przykład ja osobiście nienawidzę przepłacać. I to nie dlatego, że mnie na to nie stać, tylko po prostu jeśli pomyślę sobie w takim kontekście, że mam dać komuś za dany produkt, usługę więcej pieniędzy i otrzymać tą samą jakość, no to zastanawiam się, czemu mam być takim naiwniakiem. W związku z tym, co ja robię, przede wszystkim, jeśli chodzi o produkty na przykład spożywcze, to zanim kupię droższy dżem, droższy jogurt, droższy jakikolwiek inny produkt, sprawdzam etykiety. Bo uważaj, ja już niejednokrotnie przekonałam się na tym, że tańszy produkt często ma albo dokładnie ten sam skład, co droższy produkt, albo co więcej, ten skład ma lepszy. Dlatego tak ważne jest czytanie etykiet. Przykład świetny w moim odczuciu jest zakup dżemu. Otóż kiedyś u mnie w Mysłowicach był taki duży sklep Auchan, Auchan, każdy wymawia inaczej. I tam właśnie był markowy dżem, wiadomo jakiej marki, i dżem marki właśnie tej sklepowej. I wyobraź sobie, jakie było moje zaskoczenie, kiedy różnica na dżemie wynosiła tam bodajże około 2 zł, natomiast jeśli chodzi o skład, był dokładnie taki sam. Więc po co mi ta marka w lodówce? Jeśli mam 2 zł w kieszeni, i teraz pomyśl, jeśli zaoszczędzisz, albo inaczej, jeśli wydasz mniej na produkt markowy w skali miesiąca, u niech uzbiera ci się na to około, nie wiem, 200 zł, i tylko z samego faktu, że kupujesz niemarkowe produkty, czy też artykuły spożywcze, no to masz 200 na wydanie na to, co naprawdę ci się marzy, czego pragniesz. Fryzjer, kosmetyczka, fajna książka, masaż, cokolwiek. Więc dlatego właśnie mówię, czy warto wydawać pieniądze na bzdurne rzeczy, które tak de facto nie wnoszą niczego do twojego życia, no chyba, że jesteś smakoszką dżemów. To okej, jeśli wyczuwasz w tym samym składzie smak lepszy tej marki dżemu markowego, to ja się nie czepiam. Ale jeśli lubisz, na przykład tak jak ja, właśnie pójść sobie na masaż, czy nie wiem, do fryzjera na jakiś fajny zabieg na włosy, no to w tym momencie po co mam wyrzucać swoje pieniądze, jak wiem, że one mogą sprawić mi większą radość właśnie w wydawaniu je w inny sposób. Dlatego tak właśnie zawsze uczulam, że okej, koduj swój umysł, jak najbardziej kontroluj go, ale nie dawaj mu błędnych informacji. No bo tak jak właśnie mówię, czy warto wydać 200 w skali miesiąca więcej tylko po to, żeby łudzić się, że stać cię na to? Gdzie okej, jasne, że cię stać, ale tym samym zabierasz sobie na przykład właśnie masażystę. Taka jest moja opinia. Oczywiście ty możesz mieć całkowicie inne zdanie w tym temacie i to też będzie okej, bo to wszystko jest indywidualna sprawa i to jest wszystko kwestia poukładania sobie swoich relacji z pieniędzmi. Jeśli na przykład rzeczywiście chciałabyś się poczuć bogata i mieć takie poczucie, że stać cię na to, i więc kupujesz sobie droższe produkty, to ja mam inną propozycję. Otóż zorganizuj sobie 1000 zł. Jeśli 1000 zł dla ciebie to nie są duże pieniądze, no to niech to będzie 2000, 3000 zł. I o co chodzi? Otóż mając tą kwotę, trzymaj ją w portfelu. Tak teraz pewnie słyszę głosy, ale ktoś mnie okradnie, ukradną mi portfel, stracę pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Okej, zastanów się, ile razy to się zdarzyło, w jakim odstępie czasowym. Chodzi o to, że jeśli masz 1000 zł w portfelu, czy te 3000 zł w portfelu, to dajesz swojemu umysłowi informację,
że jesteś bogata, tak? Masz 3000 zł w portfelu, możesz sobie wydać na co ci się żywnie podoba, ale właśnie szkopuł jest taki, że te pieniądze zatrzymujesz w portfelu. One tylko są po to, żeby ćwiczyć twój umysł. Czyli na przykład jesteś w galerii handlowej, widzisz jakąś ładną sukienkę, płaszcz, cokolwiek. I myślisz sobie, inaczej, twoja pierwsza myśl byłaby, no nie stać mnie na to. Ale mając te 3000 zł w portfelu, czy 1000, ile tam uważasz, jaką masz myśl? No mam pieniądze w portfelu, mogę to sobie kupić. No bo przecież możesz to sobie kupić. Ale podejmujesz inną decyzję, ponieważ decydujesz się, że ta rzecz jest tobie zbędna. No chyba, że rzeczywiście nie masz żadnego płaszcza, nie masz żadnej sukienki i to jest must have tak zwane. Ale de facto, nawet jeśli te pieniądze z tego portfela ruszysz, ten fundusz tego 1000 zł, ten fundusz spokojnej głowy, wolności, nazywaj jak chcesz, to masz parę dni, maksymalnie miesiąc, żeby ten portfel uzupełnić o pieniądze, które wydałaś. I co to ci daje? No właśnie, na przykład, nie wiem, wydarza się coś, nie wiem, lawetę musisz wzywać, bo nie masz jej w ubezpieczeniu. To dzięki pieniądzom, które masz w portfelu, nie myślisz sobie, kurde, znowu nieprzewidziany wydatek, nie stać mnie na to, nie mam na to pieniędzy. Tylko myślisz sobie, o, całe szczęście, że mam mój fundusz wolności w portfelu, bo stać mnie na to. Właśnie chodzi o to, żeby zamienić sposób myślenia, czyli z hasła nie stać mnie na hasło stać mnie. Stać mnie, ale podejmuję inną decyzję. Tak, stać mnie, jednak sukienka zostaje w sklepie, bo mam 4 inne, których de facto naprawdę ta nowa byłaby mi zbędna całkowicie. I o to właśnie chodzi. Wszystko zależy, z jakiego punktu w swojej głowie wychodzisz. I tak jak właśnie mówię, czy warto płacić za coś więcej tylko dlatego, żeby mówić sobie, że na to cię stać, gdzie tym samym inne twoje potrzeby cierpią? Jeśli tak chcesz, działaj sobie. To jest twoja czysta, wolna decyzja. Jesteś jakby dorosłym człowiekiem, który ma prawo decydowania. Tylko tak jak właśnie mówię, czy może jest jakieś inne wyjście, żeby dać swojemu umysłowi znać, że stać cię na to? I tym wyjściem są pieniądze w portfelu, tak zwany fundusz wolności, który zawsze jest, a jeśli z niego czerpiesz pieniądze, no to w tym momencie od razu potrzebujesz uzupełnić, tylko właśnie po to, żeby twój umysł myślał, stać mnie na to, jednak podejmuje inną decyzję. To tyle na dzisiaj. Jeśli masz jakieś inne przekonania, które chciałabyś przepracować, ale sama nie jesteś sobie w stanie z tym poradzić, to oczywiście zapraszam do kontaktu, bo co dwie głowy to nie jedna. We dwie na pewno dam radę, a moje klientki już niejednokrotnie przekonały się, że rzeczywiście przekonania, zdania, które masz w głowie, tworzą twoją rzeczywistość i co gorsze, tworzą twoją przyszłość. Więc im szybciej uporasz się z tym, co masz teraz i zamienisz to na coś, co cię będzie wzmacniało, tym szybciej dojdziesz do miejsca, do którego chcesz dojść.